Gwiazda TVP długo nie mogła pozbierać się po dramacie, z jakim przyszło jej się zmierzyć. Niewielu wiedziało, że spotkało ją coś tak strasznego. Widzowie TVP przez lata podziwiali ją na szklanym ekranie. Dzięki temu aktorka zgromadziła najprawdziwszą armię wiernych fanów, bacznie śledzących każdy jej krok i chcących poznać swoją idolkę jak najlepiej. Choć ona ochoczo wychodziła im naprzeciw o koszmarze, jakiemu musiała stawić czoła, nie wszyscy wiedzieli. Ona sama nie mogła przewidzieć, że z dnia na dzień śmierć najbliższej osoby spadnie na nią jak grom z jasnego nieba. Niewyobrażalny dramat. Niespodziewana śmierć bliskiej osoby dotknęła gwiazdę TVP. Ogromna tragedia szczególnie żeńskiej części widzów TVP, choć być może i panom, nie trzeba wcale przedstawiać serialu Seks w Wielkim Mieście, a tym samym postaci Kim Cattrall, wcielającej się w jedną z głównych bohaterek Samanthę. Aktorka zyskała niebywałą popularność, choć należy również wspomnieć, że i sama produkcja znana była, i wciąż jest, na całym świecie, a jej świetność zdaje się nigdy nie przemijać. Celebrytka od lat ma przy sobie rzesze fanów i to właśnie oni w 2018 roku przeżywali z nią niewyobrażalny dramat, z jakim przyszło jej się zmierzyć. Dwa lata temu, a dokładnie w styczniu 2018, aktorka poprosiła swoich sympatyków o pomoc w poszukiwaniu brata. Jak wówczas zdradzała, Chris po prostu wyszedł 30 stycznia z domu, zostawiając w nim wszystkie dokumenty oraz telefon, a ślad po nim zaginął. Cattrall nie miała pojęcia, co się z nim stało. Sprawa została zgłoszona lokalnej policji, która natychmiast wszczęła poszukiwania. Również obserwatorzy gwiazdy, jak tylko mogli, starali się pomóc. Mijały dni, a zagadka wciąż pozostawała bez odpowiedzi. Kim nie traciła nadziei, że wszystko jeszcze zakończy się dobrze. Niestety, po kilku dniach odnaleziono jego ciało. Aktorka zupełnie się załamała, a pierwszego wywiadu udzieliła dopiero po roku, szerzej opowiadając o ukochanym bracie. Dzisiaj grzeje, jeden. Zmarł mężczyzna przebywający na kwarantannie. Policjanci zastali w jego mieszkaniu straszny widok 2. Grupa nastolatków celowo kasłała na jedzenie w sklepie. Wszystko zarejestrowały kamery, cierpiał na depresję. Która może być niemożliwa do wykrycia, jeśli ktoś nie chce, żebyś o niej wiedział. A ja nie wiedziałam. Nasza rodzina nie wiedziała. A gdy ktoś popełnia samobójstwo, to zawsze pojawiają się pytania, gdybym wiedziała, gdybym zrobiła, gdybym tylko. I to cię prześladuje. I musisz nauczyć się żyć z tymi niekończącymi się pytaniami, wyrzutami sumienia, codzienną frustracją, że to jest teraz twoje życie i nie możesz zrobić nic, by to zmienić, mówiła.
Najlepsze newsy dnia, źródło, Interia. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.